dobry, panie prezydencie. To my już jesteśmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja przepraszam za ten strój, ale ja już spałem. No bo my przyszliśmy się pożegnać. No i dobrze, 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 bo to trzeba się żegnać. Tylko przypomnijcie mi, o co chodzi. No bo my jesteśmy ekipą wiadomości. To jest Edyta, to jest Danuta, to jest Piotr. Krzysztofa już nie ma, bo on dał nogę jeszcze wcześniej. Teraz pewnie będzie mówił, że go wcale u nas nie było, albo jak nawet czytał coś, to nie wiedział co. No tak, ale pan to kto? Bo pana nie widziałem na ekranie. Ja jestem Paskowy. Matko, to jest pan? Ja się tak zastanawiałem, jak pan wygląda. Myślałem, że to jakiś mały, taki zakompleksiony człowieczek, a tu widzę dorodny mężczyzna. Czyli pan ma jakiś inny defekt. No, ale to te paski pana to przejdą do legendy. No niewykluczone, że również sądownictwa. Mój ulubiony to te pseudoelity zazdroszczą Polakom Sylwestra. A wasze? Rosnące zarobki Polaków irytują Niemców. Albo opozycja chciała popsuć Polakom święta. I dzieci na sprzedaż dla homoseksualistów. Też go lubię. No i to wszystko pan. Tak, tak, to ja. Nie bał się pan, że to się kiedyś skończy? Zresztą to jest pytanie do was wszystkich. No, prezes mówił, że tak już będzie na zawsze. No dobrze, dobrze, ale to pan pisał te paski i co? I szedł do domu, pan potem bawił się normalnie z dziećmi, jak gdyby nigdy nic, dotykał te dzieci tymi rękami, którymi pan przed chwilą te paski układał? No tak. I pan umiał to oddzielić? Zostawiałem pracę za szlabanem. Jeszcze miałem taką funkcję, że musiałem pilnować, żeby co najmniej 20 razy w wiadomościach padło słowo Tusk i co najmniej raz Für Deutschland. Miałem specjalny licznik. Dobra, słuchajcie, powiem wam tak. Ja wam bardzo dziękuję za te 8 ostatnich lat. Przez te 8 lat opowiadaliście Polakom marzenie. Marzenie o Polsce bez zdrajców. Bez złodziei, bez gwałcicieli i bez gejów. Jednym słowem, bez opozycji. O Polsce bez obcych, bez pseudoelit, bez TVN-u, bez Halloween, bez biedy, bez owsiaka, bez kreatur typu Palikot czy Mejza. No ale Mejza to jest nasz. A tak, to przepraszam. Panie prezydencie, bo my mamy jeszcze jedno pytanie. Co z nami teraz będzie? No, ja też jestem ciekaw. Ja mam nadzieję, że coś tam sobie odłożyliście na kubkę, bo tam dobrze chyba płacili, nie? No za coś takiego zawsze dobrze płacą. No, pan prezes obiecał, że o nas nie zapomni. No. A, tak wam obiecał? Tak. No dobrze, no słuchajcie, zwalnia się teraz miejsce po kabaretach, to może tam. Tacy fachowcy jak wy to wszędzie znajdą pracę. Białoruś, Korea, w samej Rosji to ile jest kanałów do obsadzenia? I spróbujcie przez zieloną granicę. Od nich do nas to się trudno dostać, ale od nas do nich to tak nie pilnują. No i zawsze zostaje wypróbowana w takich sytuacjach Argentyna. Tam to was na pewno nie znajdą. A tu w kraju? No nie. To będzie wam trudno wtopić się w tłum. Tym bardziej, że oni mają tę listę. Jaką listę? Co? No ten wasz list w obronie wolnych mediów. Przecież mają was tak, tam wszystkich jak na widelcu. Kiedyś była lista Wildsteina, no teraz jest lista z Wildsteinem. No. Generalnie unikajcie dużych miast. Raczej wsi i małe miasteczka i to na wschodzie. Ten wasz prezes to się ukrył w Światowym Banku, no ale ja rozumiem, że dla was taka kryjówka to za wysokie progi. No to tak, no tak czy owak, powodzenia! A panie prezydencie, czy możemy sobie zrobić wspólne zdjęcie? Właśnie. Prosimy. Słuchajcie, lepiej nie. Ale to... Pan się nas wstydzi? No gdzie? No, ja się was nie wstydzę. No skąd, gdzie? No ale to dlaczego pan kazał nam przyjść tutaj pod osłoną nocy? A wiesz, ile w ciągu dnia mam roboty, ja nie mam czasu, no. To co? To do widzenia. Tak. No, do widzenia. Nie, czekajcie. Halo. Nie głównym wejściem, gdzie? Idźcie przez ogród i tam jest na końcu taka furtka. A gdyby była zamknięta, bo czasem tak się zdarza, to tam jest taki parkan, to przejdziecie przez niego, tam przeleziecie, dacie radę. Z Bogiem. Do widzenia.